Cześć, chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o jednym z wielu moich talentów. Nie będę się tutaj przechwalał, bo tu nie o to chodzi. Chciałem po prostu się tym z Wami podzielić. Otóż, jednym z moich talentów jest przyciąganie menelstwa. Tak, nie robię sobie żartów z Was, naprawdę przyciągam meneli. Jak o to odkryłem? No po prostu, stoję sobie na przystanku, obok mnie jeszcze 30 innych osób. Idzie menel. Ciągnie ze sobą jakieś reklamówki. Śmierdzi od niego na kilometr. Nawalony jak szpadel. Do kogo podejdzie poprosić o 50 groszy? No jak myślicie, do kogo? Do mnie podejdzie poprosić o 50 groszy. Do mnie podejdzie poprosić o fajkę, chociaż ja w ogóle nie palę. Nie wiem, gdybym stał z papierosem w ustach, czy chociaż z zapalniczką w ręku, no to mógłby w jego pijackim mózgu mogłoby dojść do jakichś wiązań, których wynikiem byłoby myśl, że ja mogę mieć przy sobie papierosy. Ale ja nie mam przy sobie papierosów. Ale on i tak do mnie podejdzie. Nie wiem dlaczego, no przecież, kurczę, no nie noszę jakichś łachmanów. Nie ubieram się jak hipster, którego można pomylić z menelem. Ubieram się normalnie. Nawet dosyć często się golę, żeby nie mieć jakiegoś zarostu takiego na twarzy. Więc no, oni nie mają żadnych powodów, żeby do mnie podchodzić. Ale nie. Spośród tłumu ludzi wybierają mnie i idą prosto jak w dym. Druga sytuacja. Siedzę sobie w tramwaju, słuchawki na uszach, jadę sobie zmęczony po egzaminie i nagle z tyłu podchodzi do mnie taki menel, ale cygan na dodatek. Z wyglądu wiadomo jak wygląda cygan, ciemny na twarzy, ząb co trzeci, dodatkowo żółte. No i klepie mnie tak w udo, tak przyjacielsko, dosyć mocno i mówi: szluga. Ja oczywiście nie mam tak głośno słuchawek, żebym go nie usłyszał, ale tak, co ci gościu chodzi po głowie, nie? I tak mówię, od razu się złapałem za portfel i telefon, tak na wszelki wypadek. No i mówię mu, że nie mam papierosów. On zaczyna dyskusję, no ale jak to nie masz, no daj mi jednego, tam wspomóż rodaka i tam takie teksty. Ja mówię, no nie palę papierosów, to nie mam, idź stąd. No dobra, tam coś się pośmiał jeszcze, tam jeszcze raz mnie klepnął w to udo. I nie wiem, sprawdzał, czy mam portfel, czy coś, nie wiem. Ale w każdym razie poszedł dalej. Ale też było pełno ludzi w tramwaju, a on podszedł od razu do mnie. Wsiadł na przystanku, nawet nie zdążył usiąść i wbił od razu prosto do mnie. Nie wiem, na czym to polega, ale nie wiem, no, może, kurczę, mam coś w sobie, że przyciągam meneli. Co raczej nie jest chyba pozytywną cechą. Potem ten cygan przeszedł się po tramwaju, nikt mu nie dał tego papierosa, wrócił do mnie, przykucnął sobie obok i zaczął pogawędkę jakąś urządzać. No, dobrze, że w końcu go jego kumpel zawołał z tyłu i już sobie odpuścił, no bo miałem fajną rozmowę z cyganem. O tym, czy on jest straszny z wyglądu, bo odstrasza ludzi i się go boją i od razu wysiadają. Ja byłem jedyny, który nie wysiadł po tym, jak on do mnie zagadał. Ale nieważne, wracając do sedna. Nie wiem, dlaczego oni tak prosto lgną do mnie. Może być milion ludzi na przystanku, on podejdzie od razu do mnie. Może być milion ludzi w tramwaju, też podejdzie od razu do mnie. Nie wiem, na czym to polega, może wy mi odpowiecie na to pytanie. Macie podobnie? Również proszą was o pieniądze na składkę, o papierosy, o nie wiem, po 50 groszy, bo brakło mu do Mercedesa. Nazywają was kierownikami. Ekscelencją, magistrem, inżynierem. Różnie. Co wy na to? Wypowiedzcie się w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Kierowniku, może by kierownik poratował złotóweczko?